Koziński, dla tych wszystkich zainteresowanych, którzy nie wiedzą, to napisał wcześniej dwie książki co najmniej, czyli książkę o Joyce'ie i książkę o Joyce'ie. Tak? Tak. Tak. Że jedną pod pretekstem, że o Dublinie, a drugą wprost o Joyce'ie. Natomiast w powieści Pensjonat dokonał takiego zabiegu, że opisał pewne dziwne miejsce, pewien podwarszawski, drewniany, murowany pensjonat, który cofnął się do lat 70. zasadniczo, w którym to pensjonacie spędzali czas ludzie, starsi przeważnie, albo bardzo starzy, z odchodzącego świata polskich Żydów. Na przykład doczytywałeś rzeczy, które to mogły ci odświeżyć, odkopać, nie wiem, frazy, które tam były, opowieści, czy jednak bazowałeś na tym, co w twojej głowie zostało i jak gdyby co potem lata przyniosły i opowodowały takie wspomnienie. Dzień dobry. Pamięć wspomagałem landrynkami, żelkami i polą i orzeszkami, dlatego że ja ludzie się dzielą na tych, którzy palą przy pracy i palą poza pracą, albo nie palą, bo akurat to są też tacy. Więc ja palę tylko wtedy, kiedy się nudzę, a kiedy pracuję, to nie palę, ale jem wtedy duże ilości żelków. Nie wymienię firmy, żeby tutaj nie robić reklamy, ale jem żelki, jem landrynki, kosztuje mnie to potem wizyty u dentysty i tym się napędzam i tym staram się, jak to powiedziałeś ładnie? Nie pamiętam, jak to ładnie powiedziałem, ale to mnie zadziwia, bo oczywiście taki trend, że na przykład zapachy, smaki przywracają nam pewne wspomnienia, to jest coś bardzo ważnego i pięknego, ale moim zdaniem w czasach, w których jeździłeś do Śródborowa, który jest w jakimś sensie dawno temu, to moim zdaniem żelków nie było. Żelki były rzeczywiście towarem chyba deficytowym, chociaż może ich rzeczywiście nie było. Były galaretki w cukrze, które też były dobre, ale było mnóstwo landrynek, w takich paczkach różowych z białymi wypustkami, które były zawsze poklejone, nie twarde, były sprzedawane w sklepach stale. Ci z Państwa, którzy nie pamiętają lat 70. Bardzo wiele rzeczy wówczas sprzedawanych było stale, na tym polegała wyższość tamtego handlu uspołecznionego na obecnym, gdzie się sprzedaje same nowości, rzeczy stare lądują na śmietniku historii i nikt się nimi nie przejmuje. Więc landrynki i to mi pomagało powracać do przeszłości. Można powiedzieć, że te światy dzisiaj zniknęły z naszej przestrzeni, tak? Znaczy właściwie świat, ludzie, którzy pamiętali żywe, religijne życie żydowskie, to jest świat, który odszedł w niepamięć, tak? Bo jest dzisiaj reaktywacja, ale to jest zupełnie inne zjawisko. Był też świat, powiedziałbym, tej rewolucyjnej iluzji, drugi, też mesjanistyczny, można powiedzieć. Też go dzisiaj już nie ma śladu, oprócz mitów, stereotypów. Znaczy na pewno oczywiście nie ma w Polsce po wojnie i w ogóle zostało bardzo mało, czego Łódź jest też najlepszym dowodem, że to miasto, które Żydzi stanowili połowę mieszkańców w 1939 roku, jeszcze piękni, ma malutką gminę żydowską i tyle. I cały ten świat należy do przeszłości. I świat tych zborów, to znaczy nie należy do przeszłości, się wydaje na świecie. Bo zarówno ludzie religijni, ludzie religijni, tacy, którzy angażują się w różnego rodzaju działalność, jak to się kiedyś mówiło, postępową, rewolucyjną. Ludzie, którzy pochodzenia żydowskiego, czy Żydzi, którzy biorą udział w rozmaitych ruchach emancypacyjnych na świecie są, często się kłócą z tymi drugimi. Kłócą się w Izraelu, w Ameryce, też we Francji, w Anglii, no oczywiście w Polsce raczej nie, no bo ich nie ma, więc ten spór należy jakoś do przyszłości. To prawda, bo tak celowo wypukliwe, bo tam do tego domu przyjeżdżali różni ludzie. Przeważnie zresztą rzeczywiście ludzie przypominający bardziej o pana Leona, czyli tego, który był komunistą, potem przestał nim być, albo był nim cały czas, albo rozczarowanym komunistą. No,
każdym razie był postępowy, miał naukowe dowody na nieistnienie Pana Boga, na którego się kiedyś obraził jako dziecko, no i był przekonany, że sprawa rewolucji kiedyś wreszcie zwycięży. Ludzie w typie drugiego, kompana, z którym mieszkali w jednym pokoju, ciągle się kłócili, czyli Pana Abrahama, czyli ludzie, którzy jednak starali się jakoś, też trudno powiedzieć, że Pan Abraham był religijnym człowiekiem w takim sensie, no, tradycyjnie żydowskim pewnie, nie przestrzegał większości przepisów religijnych, ale starał się jednak coś tam jeszcze mieć wspólnego z tradycją, czyli pilnować, czy przynajmniej uważał, że... No i pewnie się różnią tym, że Pan Abraham bardziej dostrzega rozmiar straty i tego, że tego świata religijnego już nie ma. Pan Leon też pewnie dostrzega, chociaż oczywiście się cieszę, że religianstwo znalazło się w defensywie i że kiedyś nastąpią świetlane, lepsze czas. Który z nich jest bliższy? Albo czy zostawiasz sobie miejsce kiedyś na opowieść inną, czy taką bardziej wprost, tak? Nie posługującą się tymi figurami, tymi bohaterami, których tutaj stworzyłeś, czy odtworzyłeś ze szczątków własnej pamięci, z takiego pomysłu na tamten czas, na taką zasłyszaną i zapamiętaną rozmowę. W pewnym sensie czuję dziedzicem obydwu tych tradycji, to znaczy z jednej strony no jakoś na tradycji religijnej, to znaczy w tym sensie, że może nie no, przez rodzinę, zwłaszcza przez mojego wuja, z którym mam bardzo związany, który mieszkał w Izraelu, pokazywał, że można być nowoczesnym człowiekiem, jednocześnie człowiekiem bardzo, bardzo religijnym, biegłym w literaturze religijnej, mającym Talmud, komentarzy rabinicznego, można być jednocześnie doktorem praw, politykiem, mówić 10 językami, być opłacany ze światową literaturą, polityką i tak dalej. Czy to jedno drugiemu nie przeszkadza? No a z drugiej strony, poprzez dziadków, to właśnie pewnie mi jest bliska ta tradycja, nazwijmy ją rewolucyjna, ta, której dzisiaj do której nie wypada się przyznawać. Duża część obecnej władzy że za absolutnie nieprawomyślną i dobrą, najgorszą jaka była. I ja myślę, że z tych dwóch nurtów, znaczy ja pamiętam świetnie żydowskich komunistów, znaczy tak rzeczywiście, no już dawno wyrzuceni z siodła, już dawno poza szybkimi stanowiskami, emeryci, co zgorzkniali albo nie zgorzkniali, toczyli swoje polityczne spory, ale pamiętam też tak ludzi, dla których właśnie ważna była no, ta druga tradycja. Zresztą one się strasznie na sobą mieszały, bo wielu tych komunistów znało oczywiście świetnie religię, bo wiedziało na co się obrażą. Znaczy, różnica była taka, że oni naprawdę wiedzieli z czym bojują. I żywnie pewnie potrafili podać argumenty, dlaczego od religii odeszli. A ci ludzie religijni też mieli różne poglądy polityczne i często było tak, że właśnie mesjanizm, czyli no gdzieś taka żydowska, ale pewnie też żydowsko-chrześcijańska wizja świata, który powinien ulegać naprawie, który powinien być, który nie jest wcale takim dobrym miejscem, ale być może dzięki wysiłkowi nas wszystkich może się lepszym miejscem stać. Była obecna i ona jest. Ten iskra mesjanicka jest.